W meczu 25. kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby wygrali u siebie z Wdą Świecie 2-1. Goście wyszli na prowadzenie już w trzeciej minucie. Pod bramką Michała Pytkowskiego znalazł się Maciej Kot. Bramkarz Nielby interweniował zdaniem sędziego w nieprzepisowy sposób. Do jedenastki podszedł Łukasz Słupkowski, który ze stoickim spokojem wyprowadził drużynę Wdy na prowadzenie. Nielbistom udało się wyjść z kontratakiem w siódmej minucie. Piłka kierowana z prawego skrzydła znalazła się pod nogami Karola Gregorka. Niestety, w efekcie końcowym znalazła się ona obok lewego słupka. Od samego początku obie drużyny walczyły o każdą piłkę. Podopieczni Marka Kamińskiego wyrównali w dziewiątej minucie. Prawym skrzydłem wystartował Błażej Nowak. Na drodze do bramki nieskutecznie próbował powstrzymać go Jakub Witucki. Po dośrodkowaniu Diabła niecelnie uderzał Karol Gregorek. W powstałym zamieszaniu Michał Goliński wpakował piłkę do siatki. W 15 minucie bliski zdobycia drugiej w tym spotkaniu bramki był Słupkowski, do którego dośrodkował z prawej strony Paweł Olszewski. Na szczęście dla Wągrowczan jego strzał z główki minął lewy słupek. Dziewięć minut później żółto-czarnych na prowadzenie mógł wyprowadzić Łukasz Spławski, który postanowił wykorzystać do tego dośrodkowanie Golińskiego. Niestety, strzał głową Spławika okazał się niecelny. Na 5 minut przed przerwą z kontratakiem wyszedł Maciej Kot. Odpowiednią czujność zachował jednak znajdujący się obok niego Dawid Jasiński, który zdołał przerwać tę akcję. Przez kilka pierwszych minut drugiej połowy spotkania gra toczyła się głównie w środku pola. Nowak zapoczątkował akcję kilka minut po wznowieniu gry, która dała żółto-czarnym prowadzenie. Już Puławski, który wykończył tę akcję. Drużyna gości zaczęła grać pod dyktando żółto-czarnych. W 55. minucie przed polem karnym Wdy znalazł się Gregorek, który oddał bezpośredni strzał na bramkę. Na niekorzyść nielbistów okazał się on jednak zbyt delikatny i nie zdołał zaskoczyć bramkarza. Kilka minut później sędzia podyktował rzut rożny dla gospodarzy. Zwiększenie prowadzenia było blisko. Piłka wybijana była bowiem z bramki przez jednego z zawodników Wdy.
W ostatnich sekundach meczu Nielbistów po uderzeniu Ihora Wąsa uratował słupek. Nielba Wągrowiec pokonała w Dęświecie 2-1. Drużyna ze Świecia straciła po tym meczu pozycję lidera rozgrywek. Na pomeczowej konferencji prasowej grę drużyny gości podsumował trener Marek Końko. Fantastycznie ułożył. W zasadzie na własną prośbę oddajemy prowadzenie z naszego rzutu wolnego. Gdzieś powstał chaos. Bez może personaliów. Następnie myślę, że pierwsza połowa dość wyrównana, w drugiej połowie Nielba osiągnęła w moim odczuciu przewagę, szczególnie pierwsze 20 minut. Tą bramkę strzeliła po ładnej akcji. Nie ustrzegliśmy się tam błędu w kryciu zawodnika z Puławskiego. Później wydaje mi się, że gra straciła troszkę płynność z obu stron, już poszliśmy na taką wymianę ciosów. Próbowaliśmy jeszcze za wszelką cenę wyrównać, ale przede wszystkim nie mogliśmy trafić w światło bramki, stąd nawet nie mieliśmy szansy na wyrównanie. Dziękuję. Ja przede wszystkim cieszę się z tego, że ta walka, którą prezentujemy praktycznie od pierwszego meczu rundy wiosennej się przekłada na wyniki, bo wiem, że zespół był bardzo wściekły, bardzo zły, niezadowolony z tego, że po prostu w tym Kleczewie nam nie poszło. Przypadkowa wtedy bramka i chcieliśmy sobie powetować w meczu przede wszystkim z liderem. I bardzo dziękuję, bo przede wszystkim była walka, dobra gra momentami i zwycięstwo. To cieszy, bo wiadomo, że na nasz zespół na pewno przeciwnicy inaczej patrzą. Także cieszy to, że po prostu potwierdziliśmy to, że zespół jest chętny, gotowy, ambitny i umie wygrywać. Wszyscy wiemy, że jesteśmy mocni i chcieliśmy udowodnić, że jakieś tam, powiedzmy, w tym Kleczewie nie poszło trochę, że czegoś zabrakło i dzisiaj chcieliśmy udowodnić wszystkim i sami sobie przede wszystkim, że jesteśmy naprawdę dobrą drużyną, która potrafi wygrać z każdym. Nieważne, czy to przyjeżdża lider, czy my jedziemy gdzieś do jakiegoś zespołu niżej w tabeli. Jedziemy zawsze, grajemy zawsze o 3 punkty. Dzisiaj myślę, że potwierdziliśmy to i walką, i jakimś zaangażowaniem, i też umiejętnościami chyba, bo uważam, że byliśmy zespołem lepszym, który zasłużenie wygrał. Okej, dziękuję bardzo.